Jest słońce, jest Nieszawa, jest Augustyn i jestem ja. Witamy serdecznie. Cześć. Dobra. No siema, to jest siema. KTP Records Vlog, odcinek 7. Historia zatoczyła troszkę koło, ponieważ w trzecim odcinku, to było jesienią 2017 roku, spotkaliśmy się z Augustynem, który jest tutaj ze mną. Siema. Siema. Augustynie. Słońce świeci, tak sprawdzam konfigurację. Tak, mnie troszkę razi, ale to nic, damy radę. Wtedy spotkaliśmy się przy okazji nagrania naszego kawałka i klipu Klucz na moją płytę Emocjonalia. No a teraz właśnie w tym dniu, w którym nagrywamy tego vloga, też nagrywaliśmy ważną rzecz. Co to było, Konradzie? Był to, przepraszam. Po prostu pozytywne nastroje są w nas, jesteśmy nasłoneczniani słońcem, naturalnym słońcem. Nie, że spaleni innym słońcem, bo nie jesteśmy 247. No co? Przyjechał do mnie mój przyjaciel Christoforos 777. Nakręciliśmy wizualizację do utworu z mojej płyty. Utwór nazywa się Nie być, nie mieć, zakazany owoc. I postanowiliśmy, że już skoro jesteśmy razem w jednym miejscu, w jednym czasie, że nagramy to. Nagraliśmy. Jesteśmy właśnie po nagraniach. W sumie już z godziny po nagraniach, bo po obiedzie. Po nagraniach również. Wybraliśmy właśnie to miejsce, aby nagrać dla was. Tego Nieszawa. Nieszawa City. He. Więc premierę swojej płyty Nawrót, bo to będzie utwór i singiel z płyty Nawrót, planujesz na 28 kwietnia. Tak, jest to niedziela. Niedziela. 28 kwietnia. Godziny jeszcze nie podam, bo jeszcze nie wymyśliłem. Więc obserwujcie to na pewno. A klip wyjdzie zapewne kilka dni jeszcze przed premierą premierą całego albumu, tak. Także obserwujcie media społecznościowe i wtedy na pewno dowiecie się, kiedy zakazany owoc usłyszycie. Jeszcze może mówiąc o samym utworze, nie jestem tylko w nim ja, jest też przecież na dekach DJ. Jest DJ Jonas, który robi skrecze. oraz DJ jeden Jonas. Z osadzonych. To jest fajna historia, opowiedz właśnie. No jest to osadzony, którego poznałem w jednym zakładzie karnych, bo jak wiecie... W zakładzie karnym. Powiedziałem karnych? Tak. Było ich wiele, dlatego liczba mnoga. Okay. Aczkolwiek poznałem go w tej liczbie pojedynczej, w jednym zakładzie karnym. No jest to osadzony w ogóle... Daro WRS, to jego ksywa. Tak, tylko jeszcze mogą nie wiedzieć, o co chodzi niektórzy ludzie. No geneza skazanego na wolność, że uczestniczyłem w takim projekcie stricte profilaktycznym o nazwie własnej, skazany na wolność, którego beneficjentem i pomysłodawcą był Piotr Szwędrowski. Siwy. Pseudonim. No, można powiedzieć sprawca zamieszania. Tak. No i z całą ekipą, między innymi... Jeździliśmy po całej Polsce, tak. Graliśmy koncerty w ponad 70 więzień i zakładów karnych. Tak? Zakładów karnych, poprawczych, miejskich ośrodków wychowawczych, innych takich trudnych, dziwnych, mrocznych, enigmatycznych miejscach. No i właśnie w jednym z tych miejsc, w zakładzie karnym, poznałeś Dara. W Raciborzu poznałem Dara, z którym nagrałem kawałek. No właśnie. Nagrałem go... No to nie jest tak łatwo nagrać kawałek z osobą osadzoną w więzieniu. No trzeba było to zrobić w specyficzny sposób. Tak, i z tą enigmatyczną ciekawostką was zostawimy. Jak zrobiliśmy to, że on się znalazł w tym utworze? Piszcie w komentarzach. Jak to możliwe, że człowiek osadzony w zakładzie karnym nagrał z nami kawałek? Nagrody chyba nie przewidujemy. Nagrodą jest nasz uśmiech. Tak. Okej, okay. Więc już niebawem usłyszycie zakazany owoc, teledysk. Flekaczki. Piąty singiel, tak. Jesteśmy nad Wisłą. Piąty singiel z Nawrotu, z płyty Nawrót Augustyna. Do tej pory wyszły single Niemożliwe jest możliwe. Podłogi Jutrzenko, gdzie jesteś oraz Sznurki z Anatomem. Tak. Jak krótko podsumujesz swoją płytę, która już za chwilkę? No było to dla mnie swego rodzaju katarzis, czyli oczyszczenie. Przeżywałem trudny okres w swoim życiu, jak zapewne słychać o tym albumie. Teraz ten okres, kiedy to wszystko z siebie wyrzuciłem, minął. Mija, no właśnie, to jest tutaj... proces, przez który przechodzę cały czas. Odciąłem się od toksycznych osób. Jest lepiej. No właśnie tutaj też takie wyjaśnienie, bo ja widziałem, że teraz jak niedawno wrzuciłeś Sznurki, tak? Ludzie niektórzy wyrażali swoje obawy w komentarzach, gdzieś bodajże to było nawet na Facebooku.
że martwią się o ciebie, słuchając tych tekstów i tak dalej, i tak dalej. No ja trochę uspokajałem, że nie ma się czym martwić, nie jest tak źle z tobą. Więc też trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że utwory na płytę pisane są przez jakiś czas, prawda? Niektóre teksty powstawały przecież w zeszłym roku, nie? Tak, nie końcówka 2017. Już się zaczęło. Nie chcę skłamać, nie wiem. Ale na pewno 2018 i jeszcze częściowo jeszcze 2019. Tak, a trudny okres mojego życia trwał od 2017 roku. Od początku 2017 do 2019. No tak, do grudnia 2018, bo styczeń 2019 jeszcze był taki przejściowy. Ale już jest dobrze, już tak, że nie musicie się o mnie martwić, wszystko chodzi jest dobrze, o to, że ale było hardkorowo. Tak, że niektóre teksty są stricte związane z danym momentem i to, że w tamtym momencie było tak, może źle, może bardzo źle, to nie znaczy, że dzisiaj mamy kwiecień 2019 roku, jest tak samo, prawda? Tak. Więc nie martwcie się o Konrada, jak widzicie. I w ogóle ta płyta powstałaby wcześniej, gdyby nie różne turbulencje związane z jej powstawaniem, już nie będę wnikać jakie, no, to by nam godziny nie starczyło na nagrywanie tego wszystkiego. Najważniejsze, że płyta będzie, jest, tak. Ja jestem gościem, więc ja się bardzo cieszę i w dwóch dziękuję. Utworach możemy zdradzić. W dwóch utworach, nie tylko w Zakazanym Owocu, więc no, nie martwcie się o Konrada, tylko wspierajcie go mentalnie, duchowo, modlitwą, jeżeli chcecie w taki możliwy sposób i po prostu słuchajcie muzyki, podawajcie dalej utwory z Nawrotu i to na pewno pomoże, no bo każdy artysta chce, żeby jego muzyka była słuchana. Tak. Coś jeszcze... że grawitacja działa i się czuje, jakbym stary miał się zaraz położyć. Jeszcze... Wrócimy pod takim ukosem i zaraz ta łódka może się zsunąć i możemy wpaść do rzeki. Dobra, nie filozofuj, jeszcze na koniec tutaj coś nam powiedz, coś od siebie, jeżeli masz coś do powiedzenia. Mam na imię Konrad, w maju kończę 27 lat. A ja w tym roku 30. Właśnie 30. A właśnie, może powiem enigmatycznie, no. Z tym moim przyjazdem też związana jest 30, choć jeszcze nie skończyłem, ale w tym roku kończę 30. Możecie w komentarzach znać spekulacje. O co chodzi z 30? Ja niektórzy mogą być już kumać, o co chodzi, ale tak. Zobaczymy. No to tyle. Coś jeszcze? Chyba nie. Okej, okay, no to pozdrawiamy. Pozdrawiamy i was wszystkich. Jeszcze zaraz pokażę tu trochę pejzaża. Elo. Dobrze powiedziałem pejzaża, tak się mówi? No tak. Czy pejzażu? Krajobrazy, pejzaża. Krajobrazy, sorry, ja czasem mam językowe rozkminy. Mylę liczbę pojedynczą z nogą, zdarza się. Także polecam Augustyna. Ja polecam Christoforosa. 7. Au! No i zgodnie z obietnicą jeszcze pokażę wam, jak tu jest nad Wisłą. Piękna Nieszawa. Małe, ale ładne miasteczko. No, może jeszcze potrzebuje trochę inwestycji, ale jak za to... sztuką też mała ilość, ale... Ale jest piękna. Ale za to jest Augustyn w Nieszawie.